Drogie, umiłowane, ukochane pochwiczanki. Chcę wam wyznać, że najważniejsze w życiu, najważniejsza umiejętność w życiu to polega nie na umiem, tylko na czuję, że umiem. Jeżeli uczę się prowadzić samochód, robię prawo jazdy, zrobiłem prawo jazdy, wsiadam za kierownicę, ręce mi się trzęsą, kolana mam miękkie, wyciskam sok z tej kierownicy, to ja ani nie umiem prowadzić tego samochodu. Owszem, mam prawo jazdy, ale ani nie umiem, ani mi to nie sprawia przyjemności. Nie sprawia mi, bo nie czuję się z tym. Ja nie czuję się z prowadzeniem samochodu dobrze. I dlatego informuję was, drogie, urocze, cudowne, wspaniałe pochwiczanki. Tu nie chodzi o to, że seks polega na tym, że należy go umieć. Owszem, umieć, no to jest 2 godziny nauki, obejrzeć jeden, drugi filmik, 2-3 ryciny, dowiedzieć jak to wygląda w naturze, skonfrontować z naturą, sprawdzić, czy rzeczywiście to, co było na rycinach, na filmiku, tak samo u mnie występuje i ja już wiem. Ale to wcale nie znaczy, że ja umiem. Umiem dopiero jest wtedy, kiedy ja czuję, że to jest moje, że mi to pasuje, że ja chcę to robić, że mi to sprawia radość. Umiem jeździć samochodem dopiero w tym momencie, kiedy sprawia mi jazda samochodem radość. Umiem. Potrafię. Seks jest mój dopiero w tym momencie, kiedy mi sprawia radość, kiedy ja czuję, jak ja się cieszę, gdy on mnie dotyka i również czuję, jak on się cieszy, kiedy ja go dotykam, kiedy czuję jego bicie serca, kiedy czuję jego, słyszę jego przyspieszony oddech, kiedy widzę, jak bardzo mnie pragnie i kiedy ja też to odczuwam i dlatego, drogie, ukochane, cudowne pochwiczanki, nie jest możliwe, żeby kochać się w taki sam sposób, jak się uprawia seks. Uprawiać to można ogródek, natomiast kochać się można tylko wyłącznie z uczuciem i z przyjemnością połączoną z radością. Ja tego chcę. Drogie, umiłowane, kochane, pochwiczanki, jak długo nie chcesz, to nie mów, nie wmawiaj sobie, że chcesz. Zacznij od tego właśnie. Jak będziesz chciała się dowiedzieć, od czego zacząć, to się odezwij. Pa, pa.